W studiu jest mecenas Andrzej Śmigielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, czy jeździ pan samochodem? Dojechał pan tutaj samochodem bez problemu? Nie skrzywił felgi? Nie wjechał w żadną dziurę? Nie zepsuł sobie samochodu? Oczywiście. Samochód jest niezbędny w obecnym życiu, więc przyjechałem samochodem. Na szczęście yy, bezpiecznie, chociaż po drodze dziury były. No właśnie, jak pan ocenia? Więcej tych dziur niż w zeszłym roku? Mniej tych dziur? myślę, że na takim samym poziomie to się utrzymuje. Jedne się pojawiają nowe, znikają stare. Czyli normalnie, jak zimą dziury muszą być, to jest oczywiste w każdym mieście, ale jeden udzielin uważa, że jest inaczej. Złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządcę drogi, sprowadzenia niebezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników ruchu. Czy taki wniosek, czy, taki, czy takie doniesienie ma jakieś podstawy prawne? Myśli pan, że prokuratura w postępowanie? Zawiadomienie może złożyć każdy. Nawet można powiedzieć, że każdy ma społeczny obowiązek złożenia zawiadomienia, jeżeli podejrzewa, że przestępstwo zostało popełnione. Sytuacja jednakże w tym przypadku jest bardziej skomplikowana i szczególna. Aby mówić o przestępstwie Bezpośredniego narażenia człowieka na utratę życia lub ciężkiego szerku na zdrowiu, byśmy musieli mieć do czynienia z bardzo dużą dziurą, która mimo, że jest widoczna, zarządca drogi jej nie zlikwidował. Natomiast to trzeba było zbadać w taki sposób: trzeba by było zbadać warunki drogowe, jakie są znaki ustawione, jakie jest ograniczenie prędkości, czy dziura jest oznaczona. Czyli na przykład, gdyby był znak, że ograniczenie prędkości do 20, to Wtedy już nie można by mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. No bo przy prędkości 20 km na godzinie, no to dziura naprawdę musiałaby być spora, żeby uszkodzić sobie felgę albo samochód. Dokładnie. Ciężko przy takim ograniczeniu mówić, żeby... Możemy mówić o uszkodzeniu samochodu, natomiast na pewno nie będzie to niebezpieczeństwo dla życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyli jak się domyślam, możemy mówić o konkretnym przypadku. Jeżeli w konkretnym przypadku łodzianin ma wątpliwości, że ta dziura jest tak duża, że zagraża niebezpieczeństwu, zagraża bezpieczeństwu zdrowiu, życiu kierującego, wtedy... Można zgłaszać to do prokuratury, ale trudno mówić, żeby no, całość, stan całości dróg był powodem podejrzenia popełnienia przestępstwa. Na pewno nie. Tylko konkretny przypadek olbrzymiej dziury przy braku jej oznaczenia, braku znaków ograniczających prędkość. Na przykład, jeżeli mamy w mieście do 50 na godzinę, jeżeli ta dziura naprawdę będzie bardzo duża, to można by było mówić o jakimś niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia. No tak się zastanawiam, gdybym ja miał prywatną drogę, przecież takie drogi się zdarzają. Po której mogą jeździć czasami inni, chociażby no, na zasadzie służebności, prawda? To ja też odpowiadam za ten stan ulic, podobnie jak Zarząd Drugi Transportu, czy też inne jednostki w innych miastach Województwa łódzkiego? Podobnie, natomiast bardziej specyficzna i właściwa dla tej odpowiedzialności jest jednak odpowiedzialność cywilna za uszkodzenie mienia, uszkodzenie samochodu niż odpowiedzialność. Czyli nie szkarnia. możemy mówić tutaj o przestępstwie, ewentualnie o jakichś odszkodowaniach, tak? Dokładnie. No dobrze, to, to jakie mamy możliwości ubiegania się o to odszkodowanie? Zarząd Drugi Transportu mówi, że trzeba po prostu złożyć wniosek, wypełnić, załączyć dokumenty, zdjęcia, jeżeli na przykład sobie uszkodzimy Felgę albo Opona będzie uszkodzona i możemy ubiegać się o szkodowanie. Ale co wtedy, jeżeli ten wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, a wiem w wielu przypadkach, że te wnioski są czasami negatywnie rozpatrywane. Na pewno trzeba zacząć od złożenia wniosku, natomiast wniosek powinien być poprzedzony wezwaniem funkcjonariuszy Policji na miejsce, żeby zobaczyli, że ta dziura faktycznie jest, że wypadek miał miejsce, żeby udokumentować w to w sposób na. Należyty. Później będzie mniej problemów z wykazywaniem, że auto uległo uszkodzeniu właśnie na dziurze, a nie w innych okolicznościach. Czyli pierwsze, o co powinniśmy pomyśleć, to wezwanie patrolu, nawet jeżeli nikt nie jest ranny, bo przecież obowiązek wezwania policji mamy wtedy, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, czyli ktoś jest ranny. Tak, to jest obowiązek. Natomiast nasze uprawnienie polega na tym, że możemy wezwać funkcjonariuszy policji po to, żeby udokumentowali zdarzenie drogowe i łatwo było je później wykazać. I policja musi wtedy przyjechać? Tak. Czyli mamy udokumentowany ten wypadek? No, jednak zarząd drugi transportu, czy też inna jednostka w innym mieście odmawia nam złożenia, przepraszam, wypłaty pieniędzy, albo na przykład jesteśmy niezadowoleni z wysokości tego odszkodowania, no bo przecież możemy nie zgadzać się, ta felga była droższa, a jednak urzędnicy mówią, że nie była droższa. Co możemy zrobić w, takim, w takiej sytuacji? Bardzo często zdarza się, że miasto odmawia wypłaty odszkodowania, więc trzeba wystąpić na drogę sądową z powództwem o zapłatę. W ubiegłym roku, z tego co wiem, to miasto miało podpisy stanu umowę ubezpieczenia, która y, ograniczała odpowiedzialność Mówimy o, łodzi, oczywiście, o tak? łodzi ograniczała odpowiedzialność ubezpieczyciela y, do kwoty 2000 zł, to oznaczało, że dopiero jeżeli szkoda była powyżej 2000 zł, to ubezpieczyciel wypłacał nadwyżkę. Natomiast miasto jako organ y, publiczny y, nie może też y, y, dokonywać samowolnie bez jakiejkolwiek oceny wypłat odszkodowania. Dlatego też bardzo często albo odmawiał wypłaty odszkodowania do tych 2000, albo znacznie zaniżał później poszkodowani musieli. I wytoczyć powództwo, żeby dochodzić swoich roszczeń. Czyli jak rozumiem, to trochę jest tak, że urzędnicy się ubezpieczają, z tyłu głowy mają to, że ktoś może im zarzucić, że odszkodowanie było wypłacone niewłaściwie i wolą z tym pójść do sądu, niż podjąć samodzielnie decyzję, że no, rzeczywiście nasza wina, przepraszamy, oddajemy pieniądze. Zgadza się. Dopiero na podstawie wyroku sądowego jest w sposób pewny ustalone, że takie i takie odszkodowanie powinno danej osobie przysługiwać, a urzędnicy przed wyrokiem nie chcą podejmować decyzji samowolnie, żeby nie podnosić też odpowiedzialności niż komuś zrobili przysługę yy, i żeby uniknąć zarzutów na przykład łapownictwa. To chyba system jest trochę, może no, tak powiem, nieskuteczny, no bo przecież ym, rozprawy sądowe to są spore koszty, to jest sporo czasu. Jak rozumiem nie tylko koszty rozprawy sądowej, ale również prawników miasta, którzy na takich rozprawach muszą yy, się pokazać. Yy, czy iść do sądu jako łodzianin, który, któremu odmówiono, czy łodzianin, czy mieszkaniec województwa, któremu odmówiono wypłaty od? Y, warto, czy y, ponosimy ryzyko tego, że będziemy również za ten proces sądowy płacić? Ryzyko y, podniesienia kosztów sądowych zawsze występuje w razie przygrania, dlatego bardzo ważne jest udokumentowanie należycie y, wypadku, wezwanie policji i wtedy. Y, tylko i wyłącznie proces sądowy, można powiedzieć, toczy się w zakresie wysokości odszkodowania. Pan radził, żeby chodzić do sądu z takimi e, sytuacjami? Ja rozumiem irytację kierowców jak najbardziej. E, można e, stracić nerwy, e, nie, już nie mówię o zdrowiu, ale można stracić nerwy, można stracić sporo pieniędzy na e, drogach e, po zimie, ale opłaca się iść do sądu? Jak pan to ocenia? Prowadzę mnóstwo spraw z zakresu wypadków komunikacyjnych, także przeciwko miastu Łódź. Wszystko zależy też od wartości przedmiotu sporu, bo jeżeli kogoś szkoda jest wyceniona na 200-300 zł, to, to może, może to się nie opłacać spokój? niż angażować się w roczny proces i angażować swój czas i jakieś środki pieniężne. To od jakiej kwoty ewentualnie powinniśmy myśleć o procesie? Myślę, że to jest od kwoty 1000 zł, to, to już jest jakiś, jakiś sens, natomiast wymaga na pewno determinacji od takiej osoby. Czyli jesteśmy zdeterminowani sami, powinniśmy iść do sądu, czy też wspierać się właśnie um, adwokatami, wspierać się radcami prawnymi? W sądzie nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego. Czyli można więc samemu. Można, można wystąpić samemu, można też skorzystać z pomocy adwokata, wówczas on swoją specjalistyczną wiedzą na pewno pomoże. Ale to już decyzja oczywiście kierowców? Najważniejsze, uważajmy na drogach, bądźmy czujni szczególnie po zimie, kiedy tych dziur jest naprawdę sporo. Dziękuję bardzo moimi Państwa gościem był mecenas. Andrzej Śmigielski. Bardzo dziękuję. Dziękuję.